Cześć, z tej strony Hubert Grupa i Łukasz Kowalka. Witamy was w drugim sezonie cyklu wideo podcastów Monocast. Zanim go rozpoczniemy, pragniemy wam podziękować za 100 tysięcy wyświetleń poprzednich odcinków. Jest to dla nas ogromna nobilitacja i świetna motywacja, aby rozpocząć drugi sezon, którego pierwszym gościem będzie człowiek instytucja i człowiek orkiestra, jeden z chyba z niewielu artystów na polskiej scenie, który równie głęboko jest zakorzeniony w muzyce elektronicznej i w scenie klubowej, co w scenie popowej czy alternatywnej. Agim Dżelili jest naszym gościem, witamy cię serdecznie. Witam was serdecznie, cześć chłopaki. Ja pozwolę sobie zacząć pytaniem nieco kontrowersyjnym, ale zacznę od hasła: najbardziej doświadczony producent na polskiej scenie. Czuję się jak Nestor. Znaczy, jak się czujesz z tym określeniem? Nic za tym nie stoi, tak naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym to uznać za dowód uznania, ale raczej traktuję to jako przejaw upływających lat. Przyjmujemy to tłumaczenie. Ale jest to określenie nieprzypadkowe. Właściwie świadectwo, no, ale tak. Tak. Znaczy, ci powiem, że w tym wszystkim jestem trochę farciarzem. To jest tak, że jeszcze przed samym naszym spotkaniem tutaj. A jestem w takim momencie, że znowu czuję, że nic nie umiem. Jestem jakby rozproszony na milion atomów, a jednocześnie nie wiem, czy jeszcze mam tyle siły, żeby te wszystkie atomy pozbierać do kupy, ale to jest moim życiem artystycznym, w ogóle życiem prywatnym jest trochę jak właśnie z Feniksem, który wstaje z popiołów, o czym wspominałem wcześniej, i tak się trochę czuję. Czy to rozproszenie wynika też w jakimś stopniu z wielości stylistyk, po których się poruszasz, i różnorodności projektów? Wiesz, to trochę z tą wielością stylistyki. Zawsze uważam, że style służą twórcy, a nie twórca stylom. To jest jakby rzecz, która gdzieś tam dominowała w moim życiu. Z tym, że jak ja zaczynałem całą historię z muzyką elektroniczną, to przecież w Polsce nie było do końca na to zainteresowania. Myślę, że nawet projekt, który był moim takim bardzo poważnym pierwszym Oshibarak, też trafił na nie ten czas, który powinien, jakby wybrał tą dekadę wcześniej. Ale jest to też cholernie fascynujące i kurczę przyjemne, że możesz uczestniczyć w czymś, co w jakiś sposób na tym rynku polskim wtedy miało się wrażenie, że jest czymś, albo nawet inaczej powiem. Myśmy niczego nie oczekiwali. To była banda chłopaków z dziewczyną, która się świetnie ze sobą czuła. Mieliśmy duże poczucie humoru. To poczucie humoru i ten pewien rodzaj zlewki gdzieś tam celebrowaliśmy podczas tworzenia muzyki. Dla nas to była rodzaj terapii. Ja pracowałem w radiu, Tomek był grafikiem, DJ Patrycia już wtedy funkcjonowała z zespołem Husky. Z Mazik ówczesny perkusista też sobie funkcjonował, jakoś tam miał swoją pracę i my kochaliśmy muzykę, ale jednocześnie bardzo nas irytowało to, co się dzieje na scenie dookoła w Polsce. Ten rodzaj. Ale też nie chcieliśmy być niegrzeczni. Nie chciałem używać złych słów, mówić, że to jest przaśne, nie wiem, z jakimś ciężarem, nie wiem, bo dla mnie to są wszystko ściśle powiązane z historycznymi kwestiami, historycznego, geopolityczno-politycznymi, o może tak określę. To, czy mam do czynienia w muzyce w Polsce, bo muzyka jest pewnego rodzaju pobierzem, papierkiem lakmusowym kondycji naszego społeczeństwa. I żeby nie być do końca wulgarnym, bo to też nie jest moja retoryka, to bawiliśmy się w pastisz. Dla nas Moshibarak to była forma terapii, pewnej beki. Ja pamiętam, graliśmy długą płytę, Surfing Safari się nazywa, tak byłem się zafascynowany, Beach Boysami. Tak, Beach Boysi. I pomyślałem sobie wtedy, że ja bardzo nie lubiłem Beatlesów jako dziecko. Kręciła mnie muzyka elektroniczna, nie wiem dlaczego, ale po prostu dziecka, po prostu jak wziąłem te wszystkie gałki, to jak po prostu totalnie zauroczony tą tajemnicą. Gdzieś widziałem zdjęcie Karlheinza Stockhausena, elegancko ubrany w szluksowych spodniach, przy pięknym laboratoryjnym sprzęcie. To mnie fascynowało. Nie jakby aparat wydobywczy w muzyce, to jako forma wyrazu, tylko technologia i tajemnica, która jest tak coś jak odkrywanie planet, choć brzmi to banalnie. No i teraz, więc w tym nastawieniem zaczęliśmy robić tę muzykę i właśnie a propos fascynacji Beach Boysami, mówię tak, robimy piosenkę, bo nagraliśmy pierwszą płytę Moshi Moshi i nastąpiło zaciekawienie, no to jest dobre określenie. Nie mieliśmy potencjału przebojowego zespołu, nie mieliśmy potencjału zespołu odkrywczego. Graliśmy muzykę, którą chcieliśmy, żeby była światowa.
światowa nie w aspiracjach, ale w rozumieniu uniwersalizmu, pewno w przekazie. No i ta światowość nam gdzieś tam pomogła. Zrobiliśmy kawałek skerca, który jest pewnego rodzaju pastiżem EDM-u, nie IDM-u. Tego, co robił Mauson Marce, Detar Water, Troco Corot. Tego nikt w Polsce mało kto znał, ale ja jako zafascynowany cyklem imprez, które tworzył OPT, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, oni zapraszali tego typu projekty, zespoły z Berlina i tak. Ja to chłonąłem jak dziecko. I pomyślałem sobie, że właśnie tym będziemy opisywać to, co się dzieje w Polsce. Jakby to był nasz taki niewulgarny komentarz. I żeby dokończyć, bo wchodzę do tą pointy, powstaje druga płyta. Bo druga płyta była wynikiem oczekiwań już ówczesnych ludzi, którzy się nami zainteresowali. No musicie zrobić hit. Muszą w radia was grać, wiesz. Wszystko tak w tradycji. Zafascynowani tym, że coś się nowego pojawiło w ich rozumieniu, tych ludzi, którzy nam pomogli. Mieliśmy szczęście, mamy ich szacunek, ale jakby nie rozumieli, że tak naprawdę dla nas to była przede wszystkim zabawa muzyką. No to poczułem jako osoba ambitna pewne presje oczekiwań. No to dobrze, trzeba zrobić hita, ale kurde, hita, nie chcę robić tych numerów, które kurde, wiesz, jakby mnie fascynuje sam proces, muzyka elektroniczna, jej brzmienie. Mówię, dobra, słuchaj. Wziąłem gitarę, żeby się śmiać, a nie grałem na gitarze, uwaga, w ogóle, nie grałem. Gitarę tam, o, zajebiste, dawaj, robimy z tego kawałek. No, dobra, przypomina mi to Rockabilly Surfing Safari. I dla Beki, i takich dużo numerów tam powstało. No, czyli zrobiliśmy taki pewnego pastisz piosenek i ja mówię, jak tą płytę nazwać? A no, nie wiem, blim, blum, blam, świetna nazwa, dobrze, nic nie znaczy. I nagle się okazuje, że numer, kurde, lata w radiu. I jest, kurczę, jest jakimś tam się stał hitem. No i nie będę ukrywał. Byłoby szczytem hipokryzji, gdybym powiedział, że absolutnie mam na to wszystko wywalone. Zaadorował mnie ten świat. Pomyślałem sobie, kurczę, ktoś jednak lubi tę muzykę. Może mam jakiś talent. Może rzeczywiście piosenki to jest jakaś ten. No i oczywiście to był kanał. Absolutny. Więc rozwinąłem trochę myśl, wasze pytanie. Tak na początku naszego wywiadu powiedziałam, że mam problem z syntezą myśli. Potem cię będziemy ucinać, ale dajmy ci tutaj się popisać. Ale nie zmienia to faktu, że w tym wszystkim trzeba zachować jakiś zdrowy dystans i stąd to moje rozproszenie. Rozproszenie też wynika z mojej ogromnej ciekawości i strachu. Ponieważ ja w pewnym momencie zacząłem być zawodowym twórcą. Gdybym miał, były plany, myśmy jako Oshipara, jako pierwsi jeździli za granicę, jeden z pierwszych zespołów jeździli za granicę na pierwsze koncerty w Berlinie, tam w Dublinie, w Londynie, we Wiedniu, więc widzieliśmy ten świat już taki, to był akurat zaraz chwilę 2005 rok, więc to chwilę po wejściu do Unii byliśmy takim, wiesz, teatrem osobliwości dla świata zachodu, o, takie śmieszne małpki grają fajnie, podobnie do nas, dobra, bo weźmiemy ich na festiwal. No i te małpki się pograły, a małpki pomyślały, że kurna, może my też jednak możemy być częścią tego świata. No, no oczywiście to się nie udało, bo tu już nie chodzi o to, że nawet nie mieliśmy potencjału. Mieliśmy ten potencjał, bo w pewnym momencie zahaczyliśmy wręcz o kontrakt z wytwórnią Warp, to nie było tajemnicą, były prowadzone negocjacje. Ale to wymagało naprawdę ogromnej siły poświęcenia, rzucenia pewnych rzeczy w Polsce, a co tak naprawdę najważniejsze było tam? Myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, że co nie jest tak jak na filmach, że ktoś cię zobaczy i mówi wow, i już wszystko po to, że agenci, ludzie specjaliści cały od wizerunku, ludzie, którym trzeba zapłacić konkretne grube dolary, czy tam wtedy euro, a to była trochę inna sytuacja niż teraz, mówię, to był półtorej dekady temu. Nie mieliśmy takich pieniędzy, nie mieliśmy też takiego poziomu zaangażowania wszyscy. Ja też gdzieś się w tym wszystkim poczułem bardzo egocentrycznym względem zespołu, to przyznaję szczerze i wydaje mi się, że wydawało mi się wtedy, że podjadałem wszystkie rozumy i że tak naprawdę liczy się tylko moja wizja, a wy macie podążać za mną. I myślę, że tych ludzi w jakiś sposób skrzywdziłem i to postanowiłem się wtedy, że tak powiem, wycofać i spróbować przedefiniować na owo. A szukanie, jak to mogę to nazwać bardziej brutalnie, złapanie kilku srok za jeden ogon, wynika też z mojej fascynacji nie tylko tym strachem podszytym, że dywersyfikacja działania, bo gdzieś to podświadomie pewnie jest, siedzi we mnie ten rodzaj hipokryzji, o której powoli uświadamiam, ale uwierzcie mi, ja naprawdę uwielbiam muzykę elektroniczną w wielu stylach, fascynuje mnie EDM, fascynuje mnie techno, fascynuje mnie elektro, którym się uwielbiałem scenę klikową, lubię te rzeczy łączyć, a dzisiaj niestety przez ogromne rozproszenie atencji, o którą każdy walczy, każda cząstka bije się wręcz o nią, wszystko musi się formatować, bardzo mocno formatować, targetyzować do styli, labeli, po sub-labeli, sub-sub-sub-labeli. I to powoduje, że to jest
Kiedyś Karol mi powiedział taką rzecz, mój partner z zespołu Bluma, Karol Mozgawa, AKDAS. Ty to byś jakbym chciał wejść do studia, zrobić muzykę i żeby wszyscy rozumieli, o co ci chodzi. Ale ty musisz konkretnie ustalić, jak, co chcesz zrobić. Mówiąc bardziej brutalnie, aha, dobrze, taki hi-hat, taka stopa, taki bas. Wtedy wiem, że dotrę tymi trzema elementami do określonej, stargonowanej grupy. Mnie to trochę uwiera jako artyście. I stąd też nie ma trochę miejsca do końca dla takich ludzi jak ja, przynajmniej dla mnie. I czuję ten rodzaj właśnie teraz dezorientacji i muszę się na nowo poskładać. Nie wiem... Co robić dalej? W jaką stronę pójść? Wiem, że chcę tworzyć muzykę, bo jest to pewnego rodzaju... Znaczy, to jest powołaniem. To nie jest tak, że robię to, bo jest to dla mnie sposób na życie. Niestety stało się to moim zawodem, więc mieszkając tutaj w kraju, nie jestem w stanie tylko i wyłącznie monetyzować swojego działania, swojej pracy poprzez monetyzować swojej twórczości. Muszę robić też inne rzeczy dla innych. Wyłączać swego agima, wchodzić jakby w relacje... Innymi ludźmi, no, jako producent muzyczny. Dezorientację to teraz ja mam, ponieważ odpowiedziałeś na 6 moich pytań, które przygotowałem. Obiecuję, że od tego momentu będę się starał odpowiadać krótko i treściwie. W twojej kwiecistej wypowiedzi zawarłeś dwa bardzo ważne wątki, o które chciałbym zapytać. Jeden dotyczy przeszłości, drugi teraźniejszości. Jeżeli chodzi o przeszłość, Oshibarak jest zespołem, który ja pamiętam za czasów nastoletnich i był tak naprawdę chyba pierwszym zespołem, za którego sprawą poznałem ciebie i twoją muzykę. I wydaje mi się, powiedziałeś przed chwilą takie zdanie, że typowe dziecko indie rocka i trip hopu. A jak, oczywiście. Wyprzedziliście czasy co najmniej o dekadę. I owszem, wówczas ta scena troszeczkę indie, troszeczkę elektroniki, no miała jak gdyby taki złoty czas i tak naprawdę przetarliście szlaki, którymi następnie spadkobiercami byli Camp, Rebecca, The Dumplings, tak. Za granicą, no nie wiem, Hot Chip, Caribou, te zespoły się miały naprawdę świetnie. Tak. I wydaje mi się dzisiaj, że gdzieś dla tej sceny już miejsca nie ma. Rebecca zawieszona, The Dumplings zawieszone, Camp przerzucili się na mocniejsze granie. I zastanawiam się, czy właśnie to, co powiedziałeś, musimy się formatować, żeby docierać coraz do bardziej węższego grona konkretnych odbiorców i czy taka muzyka w ogóle ma szansę jeszcze na powrót? Myślę, że nie, bo to wynika z tego, co powiedziałem przed chwilą, formatowania się odbiorcy i... Nie chcę używać tego określenia, bo wiem, że wielu młodych pewnie miał za złe kryzys autorytetów, okay. Ale tu nie chodzi o pretensje. To chodzi o to, że tak kryzys autorytetów spowodował, że nie mamy jakby takiego weryfikatora postaci, która... No był John Peel na przykład. Mm-hmm. No, on powiedział konkretnie to, warto się mówić. No miał czuja, co jeszcze jak radiowy czuj, prawda? Mm-hmm. Wiecie o tym doskonale. Nie mamy takich ludzi, mamy Spotify, z którego jestem absolutnym przeciwnikiem. Korzystam z niego, bo muszę. Nie obrażam się na tę rzeczywistość, ale wiem, ile złego robi ta platforma. Uważam, że Bandcamp jest bardziej takim liberalną platformą wspierającą artystów. No. Jakby ten żywioł, jakaś muzyka została poddana ludzkiej naturze, jej chciwości, która jest zakodowana w nas. I ona jakby moderuje ten dialog między odbiorcą a twórcą. No i teraz, żeby twórca mógł dotrzeć do konkretnego odbiorcy, no to musi zdefiniować dokładnie, co chce robić dla tego artysty. I to jest niestety dla twórcy bardzo ciasne, to gorsze, trudny. No, nie jest to łatwe. Jest bardzo niewielu takich artystów jak Aphex Twin, czy na przykład, nie wiem, Luke Slater, który po prostu ma kilka swoich projektów. Można robić własne alter ego. Ja myślę, że to jest dobrą metodą, tylko... To jest trudno jest zerwać swoim kapitałem, gdy się pracowało, no bo dzisiaj idę na przykład, mówię do ciebie, Łukaszu, dzisiaj już nie będę Agimem, będę tym i tym. To jest bardzo trudne, no bo to wymaga budowania całej marki od podstaw. Okej, i skupię się teraz na teraźniejszości. Padło z twojego ust takie zdanie, że muzyka, że scena jest papierkiem lakmusowym kondycji społeczeństwa. Tak. Wydaje mi się, że... No i teraz pytanie, w jakiej kondycji jest polskie społeczeństwo, bo żyjemy w kraju pewnym napięciu. Nie. Mamy 45 minut na ten podcast. Mam 45 minut. Nie chciałbym wchodzić tutaj oczywiście w tematy polityczne, ale dajmy na to rok 2019, czasy przedpandemiczne. Polscy artyści po raz pierwszy wypełniają stadiony.
tłumy walą na koncerty, wyprzedają się hale, wyprzedają się stadiony. Niezależnie czy mówimy o scenie popowej, której na przykład jesteś częścią za sprawą męskiego grania, ale też na przykład elektronicznej. Największe festiwale, największe kluby i czy właśnie wydawałeś... Artyści z muzyką elektroniczną nie zapełniają sali w Polsce, w żadnym wypadku. Okay. Hip-hop, pop, tak, jak najbardziej. No to masz odpowiedź. Okej, okay, ale z drugiej strony mamy większe kluby niż kiedykolwiek, nie? Mamy kluby na kilkaset osób. Ale ile mamy tych klubów, tak szczerze? To prawda, ile mamy? Powiedz ci na palce ręki, że mamy może ich 10 w całym kraju, konkretnych klubów. Okej, okay, a czy scena jest większa? Myślisz, że mamy potencjał na większą? Nie, większa. Większe są oczekiwania względem tej sceny, ale nie ma takiego zapotrzebowania, mówię brutalnie. Mhm. Muzyka elektroniczna, oczywiście scena klubowa, ona się troszkę rozwinęła za sprawą taki festiwal jak Outdeliver oczywiście, czy Unsound, troszkę bardziej powiedzmy tym Tauron Nowa Muzyka, czy jakiś odnoga Openera. Teraz mamy ekipę Follow the Step, która robią różnego rodzaju, też dywersyfikują działania i bardzo mocno też się skupiają na jednak scenie elektronicznej, ale to jest wszystko pewien żywioł. Natomiast konkretnych artystów, mówię o polskich, którzy mogliby na przykład funkcjonować w zdrowy, finansowo sposób, no nie ma. No spójrzmy nawet na zasięgi w takiej Belgii czy w Holandii, które są kraje o wiele mniejsze, a mają o wiele więcej klubów i o wiele większe jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. I to się bierze z prostej rzeczy. Muzyka klubowa to jest taki ostatni etap dobrobytu w kraju, nazwijmy to, liberalnie kapitalistyczny, gdzie jest demokracja, to jest poszanowanie praw człowieka. To jest, ja się interesuję historią, to prywatnie wiecie, i geopolityką, więc nie chcę o tym mówić, bo to wymagałoby kilku podcastów. To są wszystko związki przyczynowo-skutkowe, ale w skrócie, im bogatsze społeczeństwo, tym większa potrzeba na hedonistyczną rozrywkę, której zawiera się scena klubowa. Jakkolwiek artysta ma szczytne cele, na przykład jak ja, to sobie Karol sobie zaśmiał sobie ze mnie i powiem, że trochę miał racji, ty byś chciał. Ale rzeczywistość inna. My, muzyka klubowa jest muzyką niestety użytkową. To gdzieś tam mi w jakiś stopniu przeszkadza trochę. Ponieważ chciałbym oprócz tej użytkowości coś jeszcze tam pchnąć, tak mówiąc trywialnie, od serca do siebie. No i gdzieś się w tym też pogubiłem. Jakby to mnie gdzieś tam zastanawiam się, szukam, redefiniuję się. Ale to, co powiedziałeś, to jest ściśle związane z jeżeli mamy zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby ekonomiczne, to mamy ochotę na rozrywkę, na zabawę. Więc faktycznie hip-hop tutaj jest elementem bardzo istotnym, tylko że hip-hop to jest też język ulicy. Tak. To jest coś, co w sposób werbalny identyfikuje się młodzież poprzez tekst. A my mówimy konkretnie o dźwiękach, które też są nośnikiem informacji, ale na zupełnie innej płaszczyźnie, niewerbalnej. Rzadko jest tak, że nasz gość wypowiada zdanie, które totalnie mnie przekonuje, chociaż zupełnie tak nie myślałem przed rozpoczęciem nagrywania. Więc naprawdę tutaj Agim wiszuje. I czy w twoim przypadku zatem elektronika też jest takim dodatkiem do życia w momencie, w którym masz zapewnione te wszystkie swoje potrzeby? Za sprawą... Niestety tak. Niestety tak, bo gdybyś spojrzeć na scenę EDM, Intelligent Dance Music, to zobaczcie, że tym się zajmują, fascynują się ludzie, którzy naprawdę bardzo mocno kochają muzykę, ale nie można mieć, bo tak powiedzmy sobie szczerze, czy będąc zafascynowany wędkarstwem, czy ja mam oczekiwać od wszystkich, żeby kochali wędki? No nie, to są wszystko jednak nisze. Mhm. Nieszczęściem takiego wędkarza jest wtedy, kiedy zajmuje się tym zawodowo i musi z tego wyżyć. No to wtedy rzeczywiście frustruje się. Musi otworzyć sklep na przykład, nie? I tak, sprzedawać. I sprzedawać. No ja nie sprzedaję płyt, sprzedaję swoją muzykę, co jakby tokolwiek nazywać. Mhm. Trzeba się też pogodzić z tym, że mamy trochę, że to się wszystko bardzo pozmieniało i nie ma nic złego w monetyzacji. Tak. To, co mnie frustruje, to jest ten powrót do tych średniowiecznych, starożytnych igrzysk, czyli łapka w górę, łapka w dół, czy like, dislike. YouTube teraz wprowadził ten model, że nie widzimy tych dislike'ów. Ale tak się sam uderzyłem w pieśń, pomyślałem sobie, kurczę, czy to dobrze? No niby te dislike'i wprowadzały ludzi w frustrację. Ale z drugiej strony są też pewną informacją o tym, co robisz dobrze lub źle. Trochę więc powiem ci, ja bym wrócił do tych dislajków jednak. Mimo wszystko, że jest mi przykro, że ktoś mnie tam pojechał, powiedział, kurna, co to jest? Ale ten gość nie ma pojęcia, to jest straszne, wiesz. Ale jednak mimo wszystko to są impulsy. Ja myślę, że ci ludzie jak napiszą do mnie, mój kurde, ten facet spieprzył ten numer, to tak naprawdę to jest tylko impuls. On pierwszy miał potrzebę się wyżyć, a nawet nie pomyślał, normalnie gdyby w kontakcie ze mną bezpośrednim porozmawiał o tym, muszę powiedzieć, kurde, wiesz, no nie podoba mi się to, ale nie byłby tak agresywny. Agresywność wynika też jakby z szybkości reakcji. Musimy szybko mieć na informację. Być tak, beznadziejny i ten, nie będę się rozwodził. Ale wtedy mam jakąś informację, że może jednak coś nie tak robimy.
Ja oczywiście jako osoba już trochę innej daty, trochę, kurna, ciężko się tego przyznać, trochę tak jest, chociaż ja jestem, bo ja kocham nowoczesność, kocham muzykę, jakby cały czas nie obrażam się na rzeczywistość, ona jest fascynująca z drugiej strony, to jest taki optymistyczny wątek, dlatego chcę za tym nadążać, ale kurczę, jednak troszkę mi brakuje tych autorytetów, więc to na co się obrażałem, like, dislike, to tylko w kategoriach braku profesjonalnej oceny tego, czym jest dla nas scena, czy artyści za nim stojący. No, jakby tutaj. Mówi się często, że nasza scena lokalnie jest pokłócona, są grupki, środowiska. Ale mnie to nie dziwi. Ty jesteś. Ale to za chwilkę, dokończę moje pytanie. Przepraszam. Ty, mam wrażenie, jesteś osobą na scenie, którą wszyscy lubią. U ciebie w przypadku jakby ciebie zawsze jest lajk w górę. No mam farta. Skąd to się bierze? Nie wiem, ja po prostu nie życzę źle ludziom. To jest chyba, może to jest podświadomie, ktoś to czuje. Nie mam takich, jestem zazdrosny tak samo. Nie zdaję się sprawy, jak jestem zazdrosny. Jak widzę, że ktoś, i to jeszcze najlepiej mój kumpel, który się świetnie rozwija, a ja nie jestem w stanie odpalić rakiety, to mnie to strasznie frustruje, ale staram się zawsze. Powiem, że te emocje są potrzebne, tak jak jest strach nam potrzebny. Strach jest potrzebny po to, żeby uciekać przed wilkiem, prawda? Ale jeżeli ten strach dominuje w naszym życiu, to tworzy nam różne uprzedzenia i agresję. To jest złe. Trzeba mieć świadomość tych wszystkich emocji, które mamy. To samo jest, mi się wydaje, rozumiem Diteka. Przykładowo, kiedy się frustruje w różnych sprawach. Rozumiem też scenę totalnych purystów techno. Jakby rozumiem ich punkt widzenia, ale to wynika z kilku rzeczy przede wszystkim. Przede wszystkim ten rynek jest bardzo mały. To gdyby Ditek działał na przykład w Belgii, to jego wspaniała praca, jaką wykonuje w tych kategoriach, mówię, muzyki dla niego, w jego zdaniem, lepszej. Rozumiem też to podejście. Czyli tak bardziej, nazwijmy to bezkompromisowej, on by na pewno zmonetyzował ten sukces i nie byłoby tego rozczarowania. Albo czułby, no każdy człowiek tworząc coś chce mieć odpowiedź. Akcja, reakcja. Jeżeli ja tworzę muzykę, nie spotyka się ona z odbiorem dobrym, choć doświadczam też takich sytuacji, no to mnie to frustruje, ale nie przestanę tego robić, bo to kocham, to jest powołanie. Są też ludzie, którzy potrafią tego podejść jak do pracy. Konkretnie to jest mój biznes, robię to. Ja tak nie potrafię, nie oceniam tej osoby. To tak próbuję, po prostu próbuję w sposób empatyczny, mam nadzieję, zrozumieć też drugą stronę. To nie znaczy, że prywatnie czasami nie wkurzę się i nie powiem o jakiejś osobie, kurna, ale mi ten facet, no, song gada. No, ale z drugiej strony, no to taka moja bałkańska natura, ale jak ochłonę, to tak naprawdę wydaje mi się, że dla każdego jest miejsce. Problem jest, jeszcze raz powtórzę, setny raz, mamy małą tą scenę klubową, ona nie jest wcale tak dobrze rozwinięta, ona jest lepsza niż kiedyś oczywiście, bo przyglądam się temu. To, co jest fascynujące, że kluby nauczyły... To jest dobry przykład, słuchajcie. Jak zacząłem bardzo mocno już eksplorować scenę techno, zawsze mi się wydawało, że tworzę muzykę ambitną. Całe życie miałem takie aspiracje, a muzykę przynajmniej poszukującą, to jest dobre określenie, poszukującą, która zawiera się w eksploracji technologicznej. No, technologia służy mi w budowaniu, znaczy popędzaniu mojej wyobraźni. Ale nagle, jako że głębiej wchodzę w las, okazuje się, że wcale nie jestem do końca aż tak ambitny, jak mi się wydawało. Że to jest tak jak z piciem wina. Pijesz pierwsze Cabernet Sauvignon, pierwsze Pinot Noir, mówisz, wow, ekstra. Ale jak poznajesz więcej tych gatunków, to mówisz, kurde, nie, no to nie jest to. I teraz w tej scenie jest ten problem techno, czy w ogóle klubowej, że jest cienka granica między kiczem, a tym, co wartościowe. Trzeba ogromnego wyczucia, no i wrodzonego gustu, żeby wyczuć te niuanse. I myślę, że to jest też było dla mnie bardzo fascynujące i zaskakujące. Słucham artystów i kurde, no czuję w nim taką ogromny potencjał. Mówię, co ty tak? Kurde, nie wiem. Potem się okazuje, że no z czasem faktycznie no czuć tam pewnego rodzaju naiwność, no. Ale to wynika z pewnego też wyrobienia. Nie wiem, dla mnie muzyka musi działać, musi docierać. Czynnik emocjonalny jest nadrzędnym czynnikiem. Powód, dla którego robię muzykę, mógł być różnorakie, chociaż dla mnie chyba większym fanem jest sam proces tworzenia niż potem wydawanie tego.
Muszę zapytać cię o kolejną rzecz, do której nawiązałeś, czyli o tę zazdrość, że z jednej strony potrafisz być zazdrosny wobec kolegów, a z drugiej strony na temat tych współczesnych artystów, którzy z jednej strony mają utrudnione zadanie, bo muszą się bardzo mocno sformatować, żeby dotrzeć do konkretnego słuchacza, a z drugiej strony nie ułatwiają im to troszeczkę technologię, bo tak jak powiedziałeś, no nie mamy autorytetów lub mamy też ten problem, że trudno nam weryfikować tę muzykę, YouTube usunął dislike'i i tak dalej. Dostaje nam gust. Tak. A czy jest coś, czego zazdrościsz młodym, wchodzącym na scenę muzyką, czego nie było w momencie, w którym zaczynałeś ty? Dajmy na to, nie wiem, dotarcia ze swoją muzyką w jednej chwili do całego świata za pomocą choćby wspomnianego przez ciebie Bandcampa. Kilku rzeczy. Przede wszystkim komunikacji ze światem, otwartości. To, czego ja kompletnie nie rozumiem, bo właśnie pytasz, w jakim miejscu jest Polska, to absolutnie nie rozumiem poziomu nieprzytomności społeczeństwa polskiego, to nie zdaję sobie sprawy z tego, w jak najlepszym miejscu się znajduje ten kraj, znajdował przynajmniej, w moim odczuciu. Możliwości komunikacji ze światem, wymiany myśli, łatwością odnajdywania się jakby w tym europejskim kodzie kulturowym, do tego zawsze, w którym zawsze byliśmy, ale z powodów naszych wschodnich sąsiadów, którym to wiecznie nie podoba się i nie pasuje, po prostu ciągle gdzieś nam na nas ciągano. Mam nadzieję, że tym razem się im nie uda. Czego sobie życzę, to jest mój prywatny komentarz do tego, co się dzieje na świecie i też trzymam kciuki za kolegów z Ukrainy, którzy mają kapitalną muzykę swoją drogą. No. Absolutnie. W ogóle ja byłem w szoku, jak wydawałem Nuari, remiksował mnie Jan Kuk, okazało się, że on jest z Ukrainy, a to jest po prostu, to jest kolejny dowód na to, że tak naprawdę to wielkie mocarstwa próbują nam formatować naszą rzeczywistość, a wszyscy tak naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną. No ale to jakby nie chcę teraz od tego uciekać. Od tego głównego nurtu, wątku. Przepraszam, możesz teraz podać pytanie? Czego zazdrościsz współczesnym, wchodzącym na wchodzącym, scenę? Tak, więc młodym zazdroszczę pewnej nonszalancji, łatwości w dostępu do informacji i taniej technologii tego obycia. Niestety to muszę skrośnie powiedzieć, bo o ile w muzyce elektronicznej widzę mnóstwo utalentowanych, fantastycznych z gustem, bo to jest ważne, z gustem twórców, o tyle w muzyce pop słyszę obycie z brzmieniem, świadomość brzmienia, ale to jądro, czyli melodia, to wszystko jeszcze jest gdzieś tam cały czas, powiedzmy, dla mnie, no mało jest takich artystów, którzy powiedzmy budzają we mnie taki rodzaj niczym nieskrępowanego podziwu. No. Zrobiłeś świetny wybieg do kolejnego pytania, które zahaczy z kolei o to, od czego naszą rozmowę rozpoczął Łukasz. Panie doświadczony producencie, uznany producencie, który właśnie jedną nogą jest w tym świecie klubowym, drugą w tym świecie popowo-alternatywnym. Czy nie kusiło ci nigdy stworzenie albumu producenckiego troszeczkę na wzór takich płyt, jakie wydawał Andrzej Smolik czy Mariusz Szypura jako Silver Racket? I nagrania, wiesz, powiedzmy 10-12 utworów, do których zaprosisz wokalistów, wokalistki z Polski, które ci imponują, bo zapewne byłbyś w stanie być świetnym gospodarzem, przygotować im cudowny background. I teraz pytanie, czy wobec swoich słów, które przed chwilą wypowiedziałeś, czy są w Polsce artyści, którzy nie wiem, czy na tym etapie twojej kariery, na której się znajduję, na której czujesz, choć jestem bardzo zmęczony, bo zagrałem sporo tych imprez ostatnie kilka lat, prawda, Łukasz? Granie po nocach z jednej strony jest fascynujące, z drugiej no, jednak wykańcza trochę i nie ma się czasu też na pracę w studiu, ja jeszcze też robię różne inne rzeczy trochę tak próbuję to w sposób zawolony ci wytłumaczyć. Nie wiem, na ile bym się czuł wiarygodnie w takim projekcie obecnie, na ten moment, ale nie wykluczam czegoś takiego, bo już nam nawet padały takie tego typu propozycje. Mogę tylko zdradzić, że mam dużo farta i rzeczy, które dla mnie, no powiedzmy, już są zamknięte, nagle ktoś próbuje otworzyć drzwi, mówi, jak i może spróbuj. Chodzi o projekt Nerwy, który prawdopodobnie być może znowu zafunkcjonuje. A to za sprawą Maćka Milczanowskiego, który gdzieś tam jest trochę tego fanem i gdzieś chce ożywić ten projekt. Zobaczymy. No ja bym osobiście sam takie decyzje nie podjął i myślę, że podobnie z płytą producencką. Były takie pomysły nagrywania płyty producenckiej, tylko że dla mnie to jakby w żaden sposób nie jest kompatybilne z tym, co robię obecnie. Natomiast obecnie robię dużo, a wydaję bardzo mało, ponieważ wszystko, co robię, jest bardzo kiepskiej jakości w moim odczuciu i to nie jest też żadna kokieteria z mojej strony.
Jeszcze raz powtórzę, muzyka kiepskie, muzyka... kiepskie czy niewystarczająco sformatowane? O, to jest ciekawe, powiem ci. Tak, tak. To jest coś, co spędza mi sens powiek teraz. Tak, masz rację. Próbuję sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ale jest też z muzyką elektroniczną, taneczną, jest też trochę jak z winem, że jeszcze nie do końca też rozumiem, nie jestem w stanie wyczuć wszystkich niuansów, a podskórnie czuję, że jest to obciachowe. Tak mówiąc kolokwialnie, no tutaj i też nie do końca też widzisz, no ja powiem wam przykład, to jest to wieczne moje rozdarcie jako chyba człowieka pół krwi Bałkańczyka. Bałkańczycy są znani z tego, że są bardzo rozdarci, z jednej strony są fantastyczni, z drugiej strony są zdolni do bardzo skrajnych reakcji, no daleko nie szukać, wystarczy zajrzeć do filmów Kosturicy, żeby zrozumieć jądro Bałkanów. Myślę, że tak, podam wam przykład. Jestem zafascynowany twórczością Joachima Szpifa i w ogóle jego wytwórni Affin Records, ale tego nigdy nie zagram, bo w domu tę muzykę chłonę i jej słucham non-stop, natomiast grając sety jakby eksploruję zupełnie inny rodzaj muzyki techno, która jest bardziej, no powiedzmy, hipnotycznie mocarna, a na przykład Reggie Van Aersa nie bym w stanie zagrać w moim secie, prawda? Stąd taki rodzaj mojej... Bo chciałbym nagrać taką płytę, chciałbym nagrać płytę minimalistyczną w duchu Minus czy Richiego Houtina. Fascynuje mnie wytwórnia Token też, ale to są wszystko rzeczy, które... No i teraz ja bym... Widzisz, to jest trochę takie megalomańskie, ale ja musiał to wszystko zebrać i zrobić coś po swojemu, być ponad tym. Niestety ta targetyzacja, wejście głęboko w kulturę klubową bardzo spowodowała ogromną pokorę. Ja się czuję jak zgarbiony taki człowiek, który mówi, Jezus Maria, kurde, ja nic nie wiem. To jest ten etap, ten moment. To jest bardzo trudne. Jest mnóstwo zdolnych ludzi, jeżeli wejdziemy na YouTube'a. Szukam czasami jakichś informacji, wiedzy o tym, co mnie interesuje, no to po prostu widzę ludzi, którzy nawet nie wydają muzykę, a robią tak dobrze, za pomocą kilku, dwóch pudełek. A ja siadam w domu, kupuję sobie mnóstwo modułów, bo ciężko na to pracuję, robiąc inne rzeczy, powiedzmy bardziej mainstreamowe, żeby móc po prostu realizować potem swoje wizje. Nie jestem w stanie wykrzesać nawet jednej setnej z tego, co robi ten chłopaczek na YouTubie właśnie za pomocą jednego malutkiego pudełeczka. Nie będę rzucał hasłami, ponieważ to będzie nudne dla odbiorcy. Skromny, pokorny w tych słowach, ale jednak dużą pewność siebie musiałeś zachować, słysząc recenzję swojego coveru Izabeli Trojanowskiej autorstwa Romualda Lipko. Nie wiesz, słyszałem też, że jestem... szkodnikiem muzycznym. Muszę do tej anegdoty wrócić. Jaka była recenzja autora coveru? Okej. No to w dwóch słowach postaram się streścić. Chociaż wiecie, że to u mnie jest trudne. Więc zadzwoniła do mnie firma Kajax. Powiedziała, że jak już był końcowy etap tego coveru, zrobiliśmy właśnie coveru. Ja cały czas podkreślam, dla mnie to nie jest cover. Ja po prostu zrobiłem na nowo zupełnie numer. Starałem się, żeby wyjść trochę z tej niezręcznej sytuacji. To przyznam, że tu jest duża zasługa Moniki Brodki, która mnie namawiała, żebym jednak spróbował podjąć kotwicę. No sobie mówię, kurde, Monika, to ten numer, kurde, ja naprawdę nie cierpię tego numeru. Przepraszam panią Izabelę Trojanowską. Ale to też się przekonały. Przepraszam panią Izabelę Trojanowską, nie znosiłem tego kawałka. Jeszcze ma taki rodzaj tej przaszłości. Ja mówię, Jezus Maria, no jak to zrobić, kurde? Nie, no muszę zapomnieć o tym utworze. No ale właśnie tu namówiła mnie do tego Monika. Ja cały czas była przekonana, no jak im zobaczyć, zróbmy to. No dobra. No jak już został ten numer, wywaliłem go do góry nogami, tam waliłem tą główną melodię, zmieniłem cały ten. A ja jeszcze powiem, to jest kolejna moja, ja uwielbiam synthwave. Ja nie uprawiam takiej muzyki, słucham sobie jej doma, natomiast nie gram jej też w setach, bo jakby techno jest mi najbliższe, natomiast synthwave jest, kurczę, taką nogą, która no jest mi bardzo, bardzo bliska, choćby ze względu, że no, w tamtych latach byłem młodzieńcem, no miałem, nie wiem, 8 lat, 7, w 80-tych latach, prawda, więc jakby ta muzyka gdzieś się zagodowała mocno we mnie, Bronski Beat, Frankie Goes to Hollywood, to były wszystkie takie zespoły, które... Propaganda, Trevor Horn, no to no, można by wymieniać, już nie wspomnę o Italo Disco, ale tym lepszym Italo Disco, bo to... Więc
Ja się potem obraziłem na Italo Disco, zacząłem słuchać mnóstwo awangardy, ale to tak, tak nie, jak to kontestuje młody człowiek, młody, nie. Wracając do coveru, ja właśnie reworku. No i Romuald Dybko posłuchał tej ostatecznej wersji, no i dzwonią do mnie spanikowani z Kajaksu, mówią: Joachim, weź kurczę, bo ty masz taki dar przekonywania, może ty porozmawiaj z panem Romualdem, bo on się nie zgadza w ogóle, nie daje pozwolenia na ten utwór. Dobra, no to mówię, dobra, okej. Okay. Dzień dobry, panie Romualdzie. A miałem akurat szczęście, bo jeszcze kiedyś pracowałem w Agorze, byłem producentem dla mnie i robiliśmy program. Ja wtedy go produkowałem dla Ajbutka, która była gośćmi i tam poznałem tych panów i bardzo mili ludzie. A jakby nie moja baja muzyka, żeby było jasne, ale jakby nie zmienia faktu, że sympatyczni ludzie. No i poznałem się z panem Romualdem, więc już mnie znał, więc liczyłem na to, że jakby zagadam. Mówię: dzień dobry, panie Romualdzie, ja mam na imię Agim, nie wiem, pan może nie pamięta. Kiedyś pracowałem w Agorze i miałem okazję z panem, a on do mnie tak bardzo grzeczny sposób, o sobie trzeciej: wie pan co, ja wiem, ale panie Gimie, ten kto zrobił ten utwór, no moim zdaniem nie ma wykształcenia muzycznego, nie słyszy, to w ogóle jest jakaś kakofonia, wie pan to. Ja mówię: ja rozumiem, a to ja byłem. I jakby przekonany, bo ja trochę poczułem się jak w Usibaraku. Mi naprawdę nie zależało na literalnym odwzorowaniu utworu. Jeżeli ktoś nawet tak zareagował, to powiem szczerze, że poczułem, przyznam się, przepraszam świętej pani Romualda, ale taką satysfakcję. To znaczy, że mój serce mówi, że po prostu nie ma nic wspólnego z jego wyobrażeniem utworu. I o to mi chodziło. Pan Romuald mówi: no tak, ale wie pan tego, ja mówię: panie Romualdzie, ale przede wszystkim to został zamówiony utwór do tego konkretnego obrazu, który ja dostałem. W tym obrazie jest zakotwiczona pewnego rodzaju aura noir, pewnego brudu, pewnej ciężaru. Ja ten ciężar chciałem w jakiś sposób weryfikować poprzez muzykę, żeby to konweniowało z obrazem. A pana utwór jest symbolem tamtych lat. Jest to niezaprzeczalny hit i nikt nie chce się tym mierzyć nawet. Nawet nie próbowałem w żaden sposób podchodzić do tego utworu. Bardziej mi zależało, by potraktować to jako cytat. I on tak: no dobrze, dobrze. Ja nie będę panie Gimie z panem kruszył kopii, ale muszę panu powiedzieć tak, żeby pan nie czuł się rozczarowany. Nieraz jestem rozczarowany, więc jakby to nie robiłam wrażenia. Żeby pan nie oczekiwał, bo to ten, tej wersji, ten utwór, to nie ma najmniejszych szans na jakikolwiek sukces. No i teraz słuchajcie, a ja naprawdę przysięgam naprawdę, nie miałem żadnych oczekiwań. To był kawałek, który miał zrobiony do filmu, konkretnie. W ogóle żałowałem, że nie zrobię muzyki do starego filmu, bo ja w ogóle kocham muzykę filmową i lubię operować przestrzenią i powiem szczerze, że to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś po prostu bardzo mocno podejść, co zresztą zdradzę wam, że pracuję nad czymś bardzo poważnym, ale to w dalszej może części. I słuchajcie, jadę na wakacje. I dostał jakiś telefon od gościa z jakiejś 8 klasy podstawówki. Mogę przegląć? Dawaj. A Gimo, ale wyjebałeś tego bita. Ja mówię: o co chodzi? I ten, patrzę, a to okazuje się, tu już tych milion tych odsłon. Oczywiście czterech czynników się nazywa. Wszystkim status gwiazdy Moniki Brodki, to jest niezaprzeczalny. Po drugie, promocja, świetna promocja Showmaxa. Dobrze to przemyślane. Mnóstwo pakowanych pieniędzy w promocję też samego utworu. No i sam hit, który Polacy znają. I to, co się udało, jedyny raz, że... jeszcze bardzo jedna ważna rzecz. To też rozmawiałem o tym z Romualdem, że tekst jest dla mnie tak banalny i tak jakby nieprzystający do tego, ja mówię, broń Boże, nie lubię takich literalnych środków, może tak, wyrazu, dlatego, że nie umiem pisać piosenek, wolę muzyką opowiadać historię. I tak siedzimy z Moniką, mówimy: kurna, trzeba coś zrobić z tym tekstem, no bo on nie był taki banalny, on kurde nabrał innego znaczenia, więc zwolnienie tego utworu, obniżenie głosu, to już akurat obniżenie głosu było pomysłem Moniki. Wprowadzenie tego hipnotycznego transu, zmienienie ten, co powodowało, że w tym kontekście ten tekst był na zupełnie inne znaczenie. Jakie, to możecie się wszyscy domyśleć, nie będę mówił wprost, ale ten tekst nabrał zupełnego wymiaru. Jakie to jest niesamowite, jaka jest silna korelacja różnych elementów. Jak możemy za pomocą wyobraźni zmieniać przekaz czegoś, co z pozoru się wydaje banalne, a nabiera innego ciężaru gatunkowego. I to jest też super doświadczenie. No oczywiście nie zmienia to faktu, że przez tak to w Polsce bywa, jak coś się staje bardzo, bardzo wielkie i sławne, no to się pojawiają oponenci. No i też mi się oczywiście od paru
Właściwie od jednej osoby tak naprawdę dostałem dzięki, że... No, ale no, to jest jak... To się zdarza, oczywiście. No, musi to, być no, jeden. I też tak. W sumie rozumiem reakcję. No, to jest jakby... No, ja też się nie prosiłem o ten sukces. Zresztą jest to jedyny mój sukces tego typu, więc jakby... Mówmy się. Wracamy do skromności. Tak jest. Utwór został między innymi też do docenienia. Mówię, sukces komercyjny w tym sensie. Tak jest. No. Utwór zresztą został doceniony przez czytelników Muno.pl zwycięstwem w kategorii utwór roku plebiscytu Monoludy. Tak. To mnie bardzo ucieszyło, no bo też chciałem tę jakby naszą klubową rodzinę gdzieś tam też zakląć w tym projekcie, bo tam były różne pomysły. Ja mówię, kurde, to musi być taneczne. To musi mieć ten właśnie... Chciałbym nawiązać do pewnej rzeczy. Sporo mówisz o... Jeszcze tylko wejdę... I od razu też się pojawiała propozycja, może jak im zrobić taką synthwave'ową płytę. No i to jest najgorsze, jakie można złożyć propozycję. To może, jak to zażarło, to może zrobić teraz... To tak nie działa, naprawdę. To jest tak wiele czynników, nie zdajemy sobie sprawy. Przepraszam. Co, ale widziałbym cię w takiej, wiesz, Ferrari Testarossa, nocna Warszawa, ty jadący, jakiś Sidway. Motkwa Warszawa. Absolutnie, jak najbardziej tak. Mówisz, a po czołgi. Tak jest. Mówisz sporo na temat muzyki, którą chciałbyś robić, z jakiegoś powodu jeszcze jej nie robisz. Mówisz też o etapach swojej kariery, że na jakimś etapie już jesteś, na jakimś jeszcze nie. Przypomina mi się, kiedy byłeś w cyklu Kultura na 5, Narodowe Centrum Kultury, opowiadałeś wówczas o nagraniach, które w jakiś sposób na ciebie wpłynęły. Mówiłeś o muzyce, która w dzisiejszej perspektywie jest muzyką dosyć trudną, awangardową, elitarną, a dla niektórych w ogóle nie jest muzyką. I zastanawiam się nad tym, ponieważ pamiętając twoją wypowiedź, która wówczas zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, twoja wiedza, powiedzmy taka historyczno-kronikarsko-teoretyczna, jest naprawdę wielka i doceniana. I zastanawiam się, czy nie na tym polega twój problem, że wiesz za dużo, przez co jest ci trudniej. Bo wydaje mi się, że ludzie, którzy wiedzą mniej, mają troszeczkę łatwiej w życiu. Zdecydowanie. Ta nieznośna lekkość bytu, o tym mówię. Marzę o tym. To jest absolutnie się z tym zgadzam, tak. I masz jakieś takie sposoby, że wiesz, żeby się właśnie zresetować i na nowo znaleźć w sobie ten głód? Ale ja bardzo podziwiam, wracam do niego często, no bo to jest mój bliski kolega, przyjaciel, do Karola, który potrafi sobie zaprogramować swoje pudełko, w którym sobie wsadzi kanapę, biurko, zestaw dwóch, trzech książek. On się świetnie tym odnajduje. Natomiast no i mało tego, jest w stanie zajrzeć do tej książki i zrozumieć, że w tej książce są jeszcze atomy. I jeszcze, prawda, jeszcze dalej struny, które popędzają tam. Jakby tutaj potrafi rozłożyć na czymś. Ja mam taką głód i ogromną ciekawość, ale myślę, że też jest podszyte, nie wiem, nie chcę się oczywiście tu uprawiać wycieczek z mojego życia osobistego, ale wiesz, ja jestem jedynakiem, straciłem bardzo wczesnym wieku ojca, musiałem sobie bardzo szybko radzić z pewnymi rzeczami, może ten strach gdzieś tam, a jednocześnie ogromna aspiracja i ogromna potrzeba tworzenia muzyki dobrej. Nie wiem, czy mi się udało zrobić, ale ja zawsze chciałem robić muzykę ambitną, taką, która w jakiś sposób ambitna, to znaczy nie chodzi mi o aspiracje społeczne, chodzi mi o wymaganie względem siebie. Jak spojrzysz na płyty Osi Baraka, każda płyta jest tak naprawdę próbą zdefiniowania jakby nowego wzoru dla zespołu. Ostatnia płyta była, można powiedzieć, strzałem w kolano, jeśli chodzi o publiczność, o fanów naszych. Natomiast uwierzcie mi, że ja z tej płyty jestem najbardziej dumny, mimo że po tej płycie przychodziło na nasz koncert tylko 4 osoby. A wcześniej mieliśmy kluby, mieliśmy na festiwale. Ale powtórzmy to jeszcze raz i po 10 latach, tu już sobie mogę pozwolić na nieskromność w takim razie, po 10 latach odpalam tą płytę, ona brzmi świetnie. Ona brzmi dzisiaj, spokojnie mogłaby się obronić. I jak odpalam nową płytę Steaminga Ludwig, o której się zresztą też wspominałem, i odpalam płytę Osi Barak 12, nie widzę żadnej różnicy. Minęło 13-14 lat, jest inny rozwój technologiczny. Z tego jestem dumny, to mnie gdzieś tam ten... Natomiast ja myślę, że pewnie pułapką jest to, bo czasami trudno jest mi zrozumieć siebie samego, czy podążam za tym, co się dzieje wokół, bo boję się być w tyle, a czy przypadkiem nie popełniam błędu i nie za bardzo chcę być modny? Bo to jest też taka cienka granica. Trzeba widzieć, trzeba zrozumieć, w którym momencie, co jest dla ciebie. Dlatego mi się wydaje, że style, będę jak na początku mówiłem, style służą twórcy, a nie twórca stylom. To jest jakby bardzo ważny, to jest bardzo ważny element, z którym trzeba pamiętać jako twórca. No i to, że tak naprawdę proces jest najważniejszy, a nie,
a nie efekt końcowy. Efekt końcowy to już jest nagroda. Nawet kiedyś mój kolega z zespołu, który ciężko ćwiczył na instrumencie i mówi, kurczę, jak to możliwe, DJ wychodzi, wiesz, włącza pendrive'a i on tutaj sobie macha rączkami, wszyscy się cieszą. To jest oszustwo. Mówię, no jakie to jest oszustwo? Nie jest oszustwo. Po prostu zmienił się sposób komunikacji artysty z odbiorcą. Wiesz, to jest też tak, że muzyka elektroniczna nie opiera się na aparacie wykonawczym. To jest zupełnie inny rodzaj ekspresji. Budujesz ciężką pracą, mozolną, ale ty nie zdajesz jaką. Tworzysz jeden dźwięk, może dwa, a jak jesteś gdzieś na trzy, które zawładną ludźmi i co potem będziesz to odgrywał na scenie? Przecież to jest bez sensu. Potem ty swoją osobą, osobowością chodzisz na scenę, mieszasz swoją twórczość z twórczością artystów, którzy wpłynęli na ciebie w jakiś sposób, a ludzie cię inspirują. I budujesz w ten sposób z ludźmi relacje, dajesz im ogromną radość, bo o tym zapominamy też, że ważne jest też dawanie ludziom radości. Nie oczekujesz i ewentualnie pozwalasz sobie na odrobinę tej przestrzeni, w której możesz jeszcze zaryzykować i pokazać ludziom coś, czego nie znają. To jest ważne. Uważam, że twórca, który tylko podąża za trendami, który tylko i wyłącznie idzie, płynie z falą, jest dla mnie zwykłym rzemieślnikiem. Trzeba mieć na artyście spoczywa rodzaj odwagi. Trzeba po prostu naprawdę umieć stawić czoła publiczności i mieć tą odwagę i pokazanie im czegoś, czego oni nie znają, a być może też nie chcą poznać. To też istotne. Tak, imię drogi, tej odwagi życzymy ci na pewno. Wspaniała puenta. Dokładnie tak. Uwielbiamy takie zakończenia. Tak jest. Bardzo ci dziękujemy za tę część rozmowy, a teraz przechodzimy do tak zwanej sekcji gier i zabaw, jakie może to kojarzysz. Tak jest. Oczywiście. To okej, okay. Nowy sezon Monocastu, zabawy pozostają te same. Przypomnę tylko zasady. Pomidor, jest to gra, w której powiemy ci 10 zdań, a ty na nie możesz odpowiedzieć tak lub nie. Raz możesz użyć pomidora. Zaczynamy. Łukaszu? Zbyt dużo czasu poświęcam na komercyjne projekty. Tak. Dlatego tak rzadko wydaję nową muzykę. Tak. Dobrze wspominam współpracę z hip-hopowcami. Tak. Ale dziś już nie wystąpiłbym w klipie, w którym pakują mnie do bagażnika. Tak. Dawid Podsiadło mógłby z powodzeniem zaśpiewać w utworze o mocno klubowym charakterze, na przykład mojego autorstwa. Nie. Projekt Nerwy nie jest zamkniętym rozdziałem w mojej karierze. Jeszcze raz? Projekt Nerwy nie jest zamkniętym rozdziałem w mojej karierze. Tak. Podobnie jak Oshibarak, moglibyśmy umówić się na choćby jeszcze jeden koncert. Nie. Techno dało mi drugą młodość. Koledzy sprzed lat mają mi czego zazdrościć. Tak. Niekoniecznie chciałbym wrócić do czasów sprzed 20-30 lat. Głodowe stawki dla wykonawców i słabej jakości sound systemy w klubach zasłużenie odeszły do historii. Tak. Męskie granie powinno odważniej postawić na debiutantów. Wielu zapraszanym do projektu artystom obecność w nim niewiele już pomoże w rozwoju kariery. Tak. Okej, okay, dobrze, mamy to. Gładką tutaj... Bez kontrowersji. Suchą stopą przeszedłeś przez ten etap. Druga gra, ping-pong. Tutaj powiemy tobie 5 sformułowań, a ty możesz do nich dopowiedzieć 3 najbardziej kojarzące ci się z nimi określenia słowa. Zaczynamy. Richie Houghton. Puls. Jeszcze 2 masz do wykorzystania. A, 2 do wykorzystania. Puls, tajemnica, hipnoza. Deas. Rozścieczony lew, rozpędzona maszyna, uśmiech klauna. Męskie granie orkiestra. Przyjaciele, zaskoczenie, ciepło. DJ z Instagrama. Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Zaproszenia do grania na imprezach firmowych. Jak dobrze zapłacą. Naszym gościem był Agim Dżelili. Agimie, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Łukasz Kowalka. Hubert Grupa. To był Monocast. Ogromnie wam dziękujemy za uwagę. Oglądajcie nas na YouTube, słuchajcie nas w serwisach streamingowych, obserwujcie Monopel i Idę w Tango w mediach społecznościowych i do zobaczenia już w kolejnym odcinku.